Panowie, tak jest, jak co roku tam. Tu się nie zmieniło wiele, dzień dobry. Nie wiem, ja mam swoje. Niemalże wszystkie gminy w tym sezonie, powiedzmy sobie jesiennym, późno jesiennym, kończymy dzisiaj właśnie między 18.30 a 19.00 na Cieszyńskim Rynku. Przed momentem minęło 18.30. My zapraszamy bardzo serdecznie po oklaski. Odbierajcie oklaski. Apelujemy w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, apelujemy w imieniu strażaków, w imieniu ratowników medycznych. Apeluje także Urząd Miasta w Cieszynie. Gabriela Staszkiewicz, burmistrz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nośmy oklaski, bądźmy bezpieczni. Miasto na ogół jest doświetlone. To nie to, co w mniejszych miejscowościach, ale tutaj pani burmistrz, pani pewnie też jeździ. No i wie, że te odblaski są bardzo ważne, bo są te ciemniejsze dzielnice, jeśli tak to mogę nazwać. Tak, no my staramy się doświetlić miasto, ile się da, ale jednak to jest zdecydowanie bezpieczniej samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo, nosić albo kamizelki odblaskowe, albo takie fantastyczne opaski, które można nosić i na ręce, i na nogi, założyć tak, żeby być widocznym, żeby osoby, które przyjeżdżają przez przejścia dla pieszych, przez ulicę, żeby nas dobrze widziały i żebyśmy byli bezpieczni. Zapraszamy pani burmistrz tutaj także na rynku, propaguje bezpieczeństwo i głośno mówi o tym, żeby nosić odblaski, podobnie jak aspirant Kamil Przewieźnik z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Witam serdecznie. Witam ponownie. Możemy jak podsumować to nasze kolejne spotkanie, te wszystkie spotkania w tym sezonie? Liczne przybycie mieszkańców, mimo często takiej pogody jak dziś, niezbyt zachęcającej do wyjścia z domu, prawda? Oczywiście pogoda niezbyt zachęcająca, ale jakże ważna w tej całej naszej akcji profilaktycznej, gdyż właśnie ta pogoda w dużym stopniu też wpływa na to bezpieczeństwo, więc przy okazji takiej pogody jak dzisiaj apelujemy, propagujemy tą akcję. Znajdujemy się w tym momencie na Cieszyńskim, zrewitalizowanym rynku. Rynek pięknie oświetlony, dlatego też tutaj chcielibyśmy jaki ostatni punkt w dzisiejszym, w tegorocznym sezonie zakończyć tą akcję, tak żeby wszyscy nasi mieszkańcy Cieszyna, naszego powiatu świecili tak pięknie jak Cieszyńskie. Przybywajcie, wybierzcie się na krótki spacer, ubierzcie się ciepło, czapka, szalik, rękawiczki, odbierzcie odblask, a przy okazji połóżcie. Częstujemy słodyczami, jeszcze okres Mikołaja nie minął, także moja czapka i pełny worek słodyczy czeka na wszystkich. No to pani burmistrz mikołajowo tutaj rozdaje słodycze. Rozpoznacie w łatwy sposób po maczapki Mikołaja. Zapraszamy pod blaski, ale pamiętajcie, można zaczerpnąć świeżego powietrza. Dobra jakość powietrza dzisiaj w Cieszynie, żeby nie było. Można odebrać od blaski, ale nie.